Jedziemy. Jedziemy i ładujemy. Silnik w ogóle fajnie mruczy. Tu jest 2,5 litra benzyna. Światełka. Pewno kiedy mają się tam zapalać. Lusterka fajne. Duże asystent tego martwego pola. To się nazywa. No nic, no zobaczymy. Pojedziemy jeszcze tam w kierunku Birsiedalu. Sobie troszkę i zobaczymy. No nie no, chyba aż do takiej ciemnej nocy, żeby te światła potestować, nie będziemy jeździć. Chociaż... zobaczymy. Nie no, przyjemność z jazdy jest po prostu bez dwóch zdań. Mega przyjemnie. Fajnie się siedzi, to wentylowanie dupska działa dobrze. No i już jest 8 km napakowane. I jedziemy sobie w prawo. Nie? Dobrze brzmi ten silnik. Czy on głośnikiem dodaje, czy on sam no, tak brzmi? No właśnie, tutaj tego nie wiemy, bo brzmi ten silnik trochę za fajnie. Nawet, czy tutaj gdzieś jakiś nie jest nikczemny głośnik. Ale nie wygląda na to, żeby to był głośnik. On się co prawda w trybie postojowym nie da przekazować. No, przekazówki. Raczej słabo, to znaczy podniesie obroty, ale to nie wiem, gdzieś tam może do jakichś 3000, ale to nie więcej. No. Jedzie bardzo pięknie. Tempomacik 80. Sobie zczytał znak. I już sobie właśnie o to tak jedziemy. 80 i światło jest chyba lepsze. Jedziemy 80. No bo. No. Bo właśnie w hybryda zwykła, jak żeśmy. O, kierownicy sama skręca, ale ja. No, tak robi. W tamtej były te światła LEDy i w sumie to się w nocy okazało, że było tak naprawdę sobie o. Nie, ale to nie wygląda mi na LEDa. Myślisz, że to jest ksenon? Nie zatrzymam się teraz, żeby zobaczyć. Ale nie, ale chyba na postoju będzie można włączyć normalnie światła. Normalne. No to jak gdzieś tam dojedziemy, to sprawdzimy. No to 80 to jest w ogóle rower. Mega. Podświetlenie fajne, taki delikatny niebieski. No to jest ta skrzynia, ta ECVT. No to ECVT, no to ci, co wiedzą, co to jest i którzy jeździli, no to zdają sobie sprawę, że ona nie dostarcza takich atrakcji z jazdy, ale ta wskazówka tutaj to tam... wskazówka się tak, wskazówka tam pracuje żwawo, no i to tak, kurczę, 40 czytana, przytrzymujemy tempomacik w dół, hamuje do 40. Aczkolwiek ten wyświetlacz, który tutaj jest, to się to hud nazywa, czy jakieś to takie coś, co tam wyświetla na tej szybie, z okularami polaryzacyjnymi przegrywa. No. Ale że myślę, że do jazdy jakiejś takiej nocnej w żółtych okularach będzie fajnie. No nie, żeby no. Natomiast przy ostrym słońcu i przy okularach to słabo. W jakim trybie jesteśmy normalnie? W trybie jakim? Ale czego? Jazdy. Tak. Tak, tryb jest całkowicie normal. Teraz jest na czerwono się podświeca, żeby było bardziej sportisie. No, ale ten wybór tych trybów ewidentnie zmienia reakcję na gaz. No, jak jest w tym trybie sport, to jest taki już dość mocno narwany. Tutaj w
właśnie te obsuwy, co wcześniej mówiłem, a propos tego tempomatu. W tamtej hybrydzie to tak się nie da o te przekroczenia prędkości, a tutaj jak on się tak złapie do 80, to on się nawet jest w stanie puścić do 84, zapipczy, że jest przekroczenie i dopiero sam zaczyna zwalniać, ale to jest prawdopodobnie, też mi się tak zdaje, że to jest do ustawienia w preferencjach użytkownika. Ale i co? Ale też wcześniej nie było po polsku, że elektryczny motor engine nie było, że silnik, czemu to się pozmieniało? No nic, nieważne. Podgrzewana przednia szyba jest, to jest mega opcja. Na zimę, żadnego normalnie skrobania, żadnego niczego. No, tylko ty mówiłeś, że ty będziesz tam chciał po 1000 km wymienić olej, nie? No to w sumie to tak 1000 km na wymianę oleju to jest okej, tylko że to się może normalnie okazać, że ten silnik przez 1000 km to przepracuje 3 godziny. No właśnie. No i shakera ma w kierownicy, jak w samolocie. Jak się najedzie na jakąś tam kreskę. No i co? Kamerka jest jeszcze w tym lusterku. Ciekawa sprawa, ale oko się musi przyzwyczaić. No i ogólnie to sytuacja wygląda tak, że w Polsce nie ma, tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze w ogóle tego samochodu, jeszcze oni za bardzo nie ćwierkają, ale w tak zwanych kuluarach się mówi o cenie i wychodzi na to, że cena będzie no troszkę ten, będzie w Polsce wyższa niż w Norwegii. Jest mowa o 260 tysiącach. No. No Polska. Nawet w tej wersji. No. Wysokiej. No to 260 tysięcy złotych. No. Tutaj taki samochód wychodzi no taniej. Ile? 15-20 tysięcy, nie? Złotych. No bo w Polsce jest dobrze. Ludzie zarabiają mnóstwo hajsu i może być drożej niż w Norwegii. No, nieźle, nie? I tylko tempomacik przez cały czas. No, tutaj teraz jedziemy taką piękną drogą, ale tego się wam nie da pokazać. Ale wstawię zdjęcie, jak to wygląda z góry. Te góry są bardzo wysokie, a nie wydaje się w ogóle. No i tak na ucho, to nie wiem, czy ten silnik ze 2000 obrotów ma teraz. Bo teraz się napędzamy z silnika, silnik koła i silnik ładuje baterię. Taka jest ta kombinacja. Życie jeszcze wpływ na zużycie baterii, bo ta pompa, która jest uruchomiona cały czas. No tak, tak, no bo, no ale no... Chłodzić trzeba, albo grzać, utrzymywać temperaturę, a to zawsze kosztuje. No nic, mamy 18.42, jedziemy sobie gdzieś tam jeszcze dalej, no i zobaczymy w jakim czasie i jakie będzie spalanie, jak naładujemy tą baterię główną, o ile się ją w ogóle da naładować. No i słuchajcie, jedziemy sobie tak tutaj przez te norweskie bezdroża. Delikatnie, spokojnie, bez żadnych tam szaleństw innych tego typu, głównie na tempomacie. Będziemy mieli zrobione, mamy zrobione 150 km i spalanie 3,2. 306 koni auto, spalanie 3,2 i jeszcze jechaliśmy na tym, doładowywaniu baterii, tej głównej. No i się okazało, że bateria jest nadymana na 65 km i powiedziało stop. Jak odbieraliśmy auto było 79, także tutaj jest jakiś taki margines. Nie wiedzieć czemu, ale to na pewno mądrzejsi ludzie tak zrobili i tak ma być i tak jest zdrowy i tak jest lepiej. Ale 3,2 litra, ponad 2 tony samochód. Szok. I w ogóle się wysiadać z tego nie chce, tylko się chce jeździć. No, nieźle. Teraz jest ten. Tutaj jest ten tryb auto teraz uruchomiony.
czyli on sobie teraz zamiesza, jakbym mu na przykład tutaj wsadził pedał w miejsce odpowiednie, to się odpali silnik, ale zrobimy sobie ten w ogóle można, czekaj, auto, które się, aha, ten się miało. A teraz sobie będziemy jechać samym prądem. To już w ogóle nam normalnie jeszcze jak 65 km przejedziemy, to spalanie wyjdzie pewno 2,5. Ale to... Tak, to jest nieprawdopodobne. No, ja też jestem w ogóle w szoku i jak to jedzie generalnie, nie? Bo to teraz jedziemy sobie niby... to panie, to na prądzie, to nie jedzie, a po prostu wciskasz pedał i to jedzie. No. Dobre, jak... Nie wiem, jaki silnik benzynowy by tutaj musiał być, żeby to auto uciągnąć z taką odczuwalnością. No, myślę, że jeszcze z litr i jakie ten, jakbym mu dwie turbiny zapiął, to dopiero by mogło, no... No, szok. Ale nic, odezw jeszcze ten, jak dojedziemy pod dom. Pod Toyotę, zanim się go trypla podłączy do ładowania, to pokażę, żeby nie było, że nałgałem. 62 km do przejechania zostało na prądzie i jedziemy na prądzie, ile się da, żeby znowu wysiorpać tą baterię. Nie, ile będziemy mieli dostaw anger? 60 km? Nie wiem, może, no może nawet. No, także sobie... Pewnie bateria się wyładuje, zużyjemy prądzik naładowany. No, ten, który był wcześniej i co? I ten... A system pasa ruchu, co mi się wcześniej nie podobał, to tutaj trzeba było ten pogmyrać i zachowuje się lepiej. Ale dobrze, że ma regulację czułości, że nie jest to takie sztywne, mm-hmm. że można sobie tam, bo komuś to może przeszkadzać. Bo może przeszkadzać komuś, kto nie jest przyzwyczajony do takiej jazdy. No bo uczucie jest dość specjalne. Takie, jakby ktoś ci pomagał kręcić kierownicą. No bo pomaga. No. Jest specjalny, aczkolwiek mnie się podoba bardzo. Dla mnie jest to ok. Ja lubię takie te gadżety rozmaite. I co jeszcze? Aha, tutaj, bo żeśmy wjechali na jakieś takie kamyczki delikatne i tutaj jest jakiś ten tryb trial. Nie działa tempomat z tym trybem trial. Nie wiedzieć czemu. No ale to akurat żaden problem. No i jedzie. Jedzie, tak? No... Tak, to 80 to się szybko bardzo zrobiło tam w tym jednym miejscu. O tej jedynce z przodu nie wspomnę, bo nie wypada. Ale to szybko. Fajne. No, ciekawe, jak ta kamera w ogóle zbiera ten dźwięk tutaj stąd. No ja, bo tu ten asfalt jest ostry, nie? Nie tak jak wcześniej, żeśmy jechali na tym takim nowiutko położonym. No ale nie, no jest cicho. No jest bardzo cicho. No to tylko opony, nie? Tempomacik 80 km na godzinę zapodany i jedziemy sobie po takich tutaj tych takich, tak tym spoko wygląda potoki wartkie. Już sobie już myślę, że nie wrócę. A co fotografuje? No nie, no jest afera. Bo? Przejechaliśmy 223 km, spalanie 3 litry. Jedna bateria naładowana do pełna. No nie, no szok. 306 koni samochód. Gwiazda dnia dzisiejszego.